Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ten odcinek nagrywam na swoim przykładzie, dlatego że udało mi się poradzić sobie z czymś, z czym myślałam, że sobie nie poradzę. Widzę dużo postów z pytaniami o to, jak sobie z tym poradzić. O czym to będzie? O tym, jak wyszłam z całkowitej choroby wszystkiego. Ostatnie 12 lat mojego życia, czyli w zasadzie cała dorosłość. Ta dorosłość, w której zdecydowałam się na dorosłość, bo wcześniej byłam bardzo niezdecydowana, mimo że byłam dorosła. To jest pasmo w ogóle jakichś hiobowych zupełnie doświadczeń, których nie chcę tutaj powtarzać, o których mówiłam na kanale, o których nie chcę już myśleć i nie chcę do nich wracać. Są wszystkie przepracowane bardzo. Rozwiązane to, co jest nierozwiązane, do mnie wraca i ostatnio udaje mi się już lepiej to rozwiązywać. Tak więc nie ma to sensu. Nie będę tego robiła nawet w wersji dla wspierających, bo wspierający wiedzą. Wiedzą co i jak, a ja jestem już po prostu znudzona i zmęczona tym, co mnie spotkało. W każdym razie, jaki był efekt? Efekt był taki, że przez ostatnie ponad dwa lata, ja leżałam niezdolna do pracy fizycznej ani intelektualnej. Były zrywy, oczywiście, natomiast wyczerpywałam się strasznie. Padłam. Od bardzo dawna źle się czułam, nie wiedziałam, co mi jest. W ciągu ostatniego roku dwa razy z Remigiuszem przechodziliśmy COVID. Łącznie spędziliśmy na covidowaniu 3 miesiące. Leżałam niezdolna, żeby się podnieść, ale to do tego stopnia, że lekarz najpierw obstawiał, że mam anemię. Ja też na to obstawiałam, ponieważ tylko koktajl z pokrzywy z cytryną pozwalał mi się podnieść. To jest pierwszy tip. Czuję się źle. Czuję się bardzo źle od bardzo dawna. Dusiłam się i robiło mi się słabo, jak wstawałam. Mogłam tylko iść, ale też niedaleko, bo jak tylko przystawałam, to robiło mi się ciemno przed oczami. Więc jak chciałam sobie zrobić coś na kuchence, to podchodziłam do kuchenki, szybko to obsługiwałam i się odsuwałam. I jeśli Remek mnie złapał, żeby się przytulić, to ja mówiłam, że nie mogę, bo zejdę zaraz. Mogę się przytulić siedząc albo leżąc, ale nie stojąc. Było lato, Remek mi zrywał świeżą pokrzywę i taki koktajl zblendowany ze świeżej pokrzywy, buraków. Koniecznie do... To są rzeczy, które dostarczają żelaza. I koniecznie do tego coś, jakaś witamina C, czyli na przykład cytryna. No i tam coś dobrego, żeby to dobrze smakowało. I taki shot z ogromnej ilości żelaza, ja też brałam żelazo w tabletkach wtedy, pozwalał mi na chwilę złapać oddech, tak żeby na przykład się obudzić w ogóle, żeby dojść do łazienki. Bardzo długo nie było wiadomo, co mi jest. Mam zaburzenia adaptacyjne. Przypomnę, zaburzenia adaptacyjne to są takie przejściowe zaburzenia poznawczo-emocjonalne, które po prostu w miesiąc po jakichś zmianach, które wymagają adaptacji, występują, dlatego że nie odbyła się prawidłowa neurogeneza, czyli prawidłowa wymiana komórek w mózgu. Okazało się, co to jest, kiedy wyprowadziłam się ze wsi, w której mieszkaliśmy, porzuciliśmy nasz dom, naszą własność, bo mieliśmy dość tego, jak jesteśmy traktowani przez niektórych sąsiadów. Ja reagowałam bardzo lękowo już na głos najbliższego sąsiada, go słyszałam z następnej działki. I co się okazało, kiedy się wynieśliśmy stamtąd, uciekliśmy stamtąd i przyjechaliśmy po rzeczy, to ja dostałam znowu tych duszności, takiego skurczu w łydkach, który mi nie pozwalał chodzić i nie byłam w stanie ustać. Czyli okazało się, że to nie były problemy z krążeniem, to nie były problemy w ogóle z układem oddechowo-naczyniowym, to była nerwica. Natomiast tak doraźnie bardzo duże strzały żelaza łatwo przyswajalnego z witaminą C
pomagała mi złapać oddech. Więc w sytuacji, w której czujecie, że zaraz zemdlejecie, że się nie możecie naoddychać, ja to tak nazywałam, wam słabo, ja byłam też bardzo blada, ja byłam po prostu przezroczystą, miałam skórę niemalże, to pozwala, ta mieszanka pozwala na chwilę przetrwać, ale to nie rozwiązuje problemu. Trzeba znaleźć przyczynę. Albo ona jest chorobowa, stricte fizyczna, albo to jest nerwica. Również PTSD, bo dzisiaj już wiadomo, że PTSD jest po prostu rodzajem przewlekłych zaburzeń adaptacyjnych, nie tylko na klęski żywiołowe, katastrofy, ale w ogóle na ciężkie przeżycia różne. Tak więc pierwszy tip, który polecam na problemy z oddychaniem, z naoddychaniem się, z krążeniem, to są uderzeniowe wręcz dawki żelaza, ale w jedzeniu. Uderzeniową dawką witaminy C. Witamina C jest katalizatorem wchłaniania żelaza, dlatego ona jest taka ważna. Nie polecam przedawkowywania żelaza w tabletkach. Absolutnie nie zalecam nikomu w ogóle zażywania żelaza w tabletkach. O tym rozmawiajcie z lekarzem, o tym rozmawiajcie z farmaceutą. Ja polecam uderzeniowe dawki w jedzeniu. Jak ktoś lubi wątróbkę, to wątróbka. Czerwone mięso też jest ok. Jeśli ktoś jest wegetarianinem, weganinem, to buraki i pokrzywa. Czyli pokrzywa świeża, a buraki nie są uderzeniowe. Ale razem to już macie jakąś mieszankę, tak? Sprawdźcie sobie w ogóle w Google, zawsze warto to sprawdzić, gdzie występuje dużo żelaza i komponujcie dużo żelaza z dużą ilością witaminy C, a więc z cytryną, z kiszonkami na przykład. Miałam ogromne stany lękowe, do tego stopnia, że jak słyszałam jakiś dźwięk samochodu, traktora, to ja się po prostu zaczynałam trząść. Słyszałam głos sąsiada, zaczynałam się trząść. Często bałam się obudzić. To, co mi na to pomagało, tak, żeby przetrwać, ale to tak, żeby przetrwać, to fluoksetyna. Lek antydepresyjny z kategorii SSRI. Nikt mnie nie przekona do tego, że leki psychiatryczne są szkodliwe. Źle dobrane są szkodliwe lub niepomocne co najmniej. Ale ja czytam bardzo dużo opinii na temat tego, że one uzależniają, że tworzą z nas zombie, że bez nich w ogóle się nie da już później funkcjonować. To są głupoty. To są głupoty, które mogę obalić z punktu widzenia naukowego, mogę obalić z punktu widzenia pracownika socjalnego, ale teraz mówię o sobie, o Remku i o różnych swoich najbliższych osobach. Przede wszystkim o sobie. Zażywam antydepresanty od 7 lat z dużymi przerwami. I one mi są potrzebne wtedy, kiedy mam koło siebie bardzo trudnych ludzi lub trudnego człowieka. Takich, którzy wpływają na moje życie w taki sposób, że ja mam realne powody do lęku. Ja mam ciężkie zaburzenia lękowe i ciężkie zaburzenia adaptacyjne, więc wrogość, opór bierny czy czynny, sabotaż, bierna agresja, niedopowiedzenia we mnie wywołują ogromne lęki. A w ślad za zaburzeniami lękowymi pojawiają się zaburzenia depresyjne. I leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI mi pomagają dosłownie w 3 dni od tego, kiedy jestem w 7 kręgu piekła, podnieść się i zacząć się bronić. Ponieważ łatwo jest mnie doprowadzić do stanu, w którym ja nie mam już siły się bronić. I oczywiście psychoterapia, nieustanna praca nad sobą bardzo mi pomogły, ale pomogły mi na tyle, bym wiedziała, że jeśli znalazłam się w 7 kręgu piekieł, to ja mam niezależnie od tego, jak bardzo mnie kuszą myśli rezygnacyjne czy samobójcze, nie traktować ich poważnie, tylko wstać i łyknąć te cholerne leki i łykać je przez 3 dni z rzędu, a 3 dnia wstanę i będę już miała siłę się bronić. I nie jest tak, że ja muszę brać cały czas antydepresanty. Chociaż wyglądało na to, że muszę. Ale co się okazało? Okazało się, że cały czas miałam koło siebie kogoś nieszczerego, kogoś, kto jedno deklarował, drugie robił.
Ja cały czas byłam w niepokoju. Do tego dochodziło też to, że Remek był kompletnie niesterapeutyzowany, również bez żadnych leków. I on też był w pewnym okresie naszego wspólnego życia bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym, bardzo dużą raną emocjonalną. Remek się wam nie chce pokazać, bo sobie tak uczesał włoski, że się nie będzie z nimi pokazywał. Nie tylko dlatego. To jest jeden z chyba częstszych, jedna z częstszych wymówek, dlaczego, dla których ktoś nie chce brać antydepresantów albo innych leków, które jakkolwiek działają na psychikę, bo się boi ta osoba, że one go zmienią. Mhm. To jest chyba znowu w ogóle odrębny temat. Co to w ogóle miałoby oznaczać, że coś kogoś zmieni i tak naprawdę co to stwierdzenie w ustach danej osoby implikuje? Mhm. Mamy jeden film na ten temat, terapii. Pracę nad sobą, że niektórzy się tego boją, że nie będą potem sobą. A z lekami to jeszcze jest odrębna kwestia. Nie, dobrze dobrane leki i dobra, prawdziwa psychoterapia sprawiają, że jesteś coraz bardziej sobą, a nie właśnie swoim zaburzeniem. Zasadą tych leków, czy SSRI, czy SNRI, czy nawet neuroleptyków, a także tych najważniejszych leków przeciwlękowych, nawet tych grubych, benzodiazepin, nie jest to, że trzeba je będzie brać na zawsze. Jest taki mit złej Big Pharmy, która nas uzależnia, chce, żebyśmy byli chorzy i musieli kupować cały czas leki. Coś w tym pewnie jest, z pewnością jest. Z pewnością jest. Natomiast leki, które mocno wpływają na organizm, to są leki inwazyjne, które działają tak jak elektrowstrząsy. To znaczy one mają nastawić organizm na właściwe to, żeby on znowu zaskoczył. Niektóre leki neuroleptyczne mają również takie działanie, leki antydepresyjne różnych grup. Czy to SSRI, które działają na serotoninę, czy SNRI, które działają również na noradrenalinę. One po prostu przyspieszają neurogenezę. Ich działanie nie jest do końca wyjaśnione. Kiedyś myślano, że depresja jest po prostu kwestią niskiej serotoniny, zaburzenia lękowe, po prostu niskiej dopaminy. Dzisiaj już wiadomo, że to nie jest takie proste, co nie znaczy, że te podstawowe zasady się nie sprawdzają. Natomiast wygląda na to, że główną przyczyną depresji, zaburzeń lękowych jest zbyt wolna neurogeneza, czyli wymiana starych komórek mózgowych na nowe. I leki przeciwdepresyjne, czy to inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czy serotoniny i noradrenaliny, one po prostu przyspieszają neurogenezę i bada się, dlaczego tak jest. W lekach psychiatrycznych niesamowicie ważne jest to, ich działanie jest sprzężone z tym, jak myślimy. A więc jest sprzężone z terapią, pracą nad sobą, psychoedukacją itd. Oraz z otoczeniem, w jakim jesteśmy. To znaczy, leki ułatwią nam zmianę myślenia, czyli zmianę budowy ścieżek w mózgu, która nastąpić może pod wpływem psychoterapii lub innych rozwijających analogicznych doświadczeń. Z kolei odpowiednie myślenie wpływa na naszą chemię mózgu tak, że te leki w którymś momencie nie będą już potrzebne. Tylko do tego trzeba podejść poważnie. Leki uzależniają ludzi, którzy żyją w iluzji. Psychoterapia również uzależnia niektórych ludzi, bo to jest to kwestia po prostu skłonności do uzależnienia od czegokolwiek. A czym jest skłonność do uzależnienia? Jest niechęcią do podjęcia odpowiedzialności za siebie samego. Tak więc to nie leki niosą ze sobą ryzyko uzależnienia, tylko człowiek, który je bierze. Bo tak jak powiedziałam przed chwilą, osoba, która się uzależni od leków, ona się uzależni również od swojego psychoterapeuty, od jedzenia, od zakupów, od czegokolwiek. Byleby tylko nie uzależniać stanu swojego życia od samego siebie, bo go odpowiedzialność, to oko w oko z bytem, przeraża. Jest bardzo niewielka grupa leków psychiatrycznych, które mogą uzależnić. To są benzodiazepiny, których nie wolno brać dłużej niż miesiąc. Jeśli ktoś ma doświadczenie, że się uzależnił od jakiegoś leku, no to może po prostu oszukał jednego, drugiego, trzeciego lekarza i za każdym razem udawał, że benzo bierze pierwszy raz. Nie umrzeć, nie poddać się. Bardzo pomogły leki przeciwdepresyjne i serdecznie nie polecam.
nie na stałe, po prostu jako leki, czyli jako leczenie. Jak na ten czas, gdy zdobywamy inne zasoby. One mi pomogły na okresy totalnej beznadziei, ale gdy mnie nie przeciwdziałała temu, że w moim życiu pojawia się brak rozwiązania, to one by mi w niczym nie pomogły. One mi były potrzebne wtedy, kiedy nie widziałam wyjścia z danej sytuacji. No powiedzmy, miałam jedną osobę, która była szalona w którymś momencie. Drugą osobę, która wmawiała mi jak najlepsze swoje intencje i chęć współpracy, a tak naprawdę stawiała mi taki kąśliwy odpór za każdym razem, gdy próbowałam, byśmy zrealizowali to, na co się umawiamy. Ja czułam, że jestem bez wyjścia. Bo ja albo zrobię sama za trzy osoby, albo nie zrobię i wtedy nie wiem po prostu, nie wiem. Na pewno wylądujemy chyba na ulicy w końcu. Te leki pozwalały mi poczuć się na tyle dobrze, że ja znajdowałam w sobie więcej siły, a więc więcej możliwości znalezienia i zrealizowania jakiegoś rozwiązania, jakiegoś wyjścia. A równocześnie, zanim ja w ogóle zaczęłam brać leki przeciwdepresyjne, ja miałam ciężkie zaburzenia lękowe, odkąd pamiętam. Od maleńkiego dziecka, od urodzenia, z tego co mówili moi rodzice o moim zachowaniu jako niemowlę, to od urodzenia. I ja pierwszy raz przestałam czuć lęk trzeciego dnia brania fluoksetyny, mając 32 czy 33 lata. Ja poczułam, jak to jest się nie bać, nie czuć fizycznych objawów paniki. I ja dzięki tym lekom nauczyłam się, jak to jest się nie bać. I ja już znam ten stan umysłu dzięki lekom. Więc potrafię go przywołać. Niekoniecznie dzięki lekom, ale potrafię go przywołać, bo go już poznałam. Wcześniej go nie znałam, więc nie mogłam go przywołać. Ja tylko wiedziałam, że coś mi bardzo skwiera i czegoś mi bardzo brakuje, ale nie umiałam tego rozpoznać, nie umiałam tego stworzyć sobie w głowie. Ale to, co musiałam rozwiązać przede wszystkim, to po pierwsze, mój partner, o którym wiem, że jest dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym, który ma takie same zapatrywania na życie jak ja, z tym, że jest 10 lat młodszy, nie ma takich doświadczeń z terapią, jakie ja mam, bo mi się w końcu udało mieć dobre. Nie ma takiej wiedzy i takiej praktyki, więc potrzebuje więcej czasu. On musi stanąć na nogi. I dzięki lekom, które dostał, on jest w stanie nad sobą zapanować. Ale to jeszcze nie wystarczyło. Musieliśmy zrobić jeszcze jedno coś. Musieliśmy wyrzucić ze swojego życia osobę, która nas raczyła biernym sabotażem. Musieliśmy sobie powiedzieć jasno, że ta osoba kłamie, fantazjuje, nie wiem co ona robi, konfabuluje, pławi się w naszym blasku, nie wiem co, nie chcę wiedzieć, nie wnikam. W każdym razie nic, na co się z nią umówiliśmy, nie zostanie zrealizowane. Każda rzecz, na którą się zdecydowaliśmy w ramach umowy z nią, będzie tylko i wyłącznie naszym obciążeniem, które nas będzie dręczyło. I pozbyliśmy się tej osoby, naszego życia. I nagle wróciło tyle w ogóle siły, tyle dobrego samopoczucia, tyle spokoju, że żadne leki tego nie zastąpią. Tak więc, na razie omówiłam dwie kwestie. Problem z oddychaniem, ze staniem, z krążeniem. I poradziłam na szybko żelazo i witaminę C, ale przede wszystkim znalezienie przyczyny. Ona jest albo fizyczna, czyli już coś się stało organom, płucom lub sercu, albo jest jeszcze tylko psychiczna, jest to nerwica, która jest spowodowana prawdopodobnie czymś, co cały czas jest w naszym życiu, ponieważ jeśli mamy zdrową mentalność, potrafimy myśleć w zdrowy sposób, to jedyne, co nas może utrzymywać w głębokiej nerwicy, to rzeczy, które się dzieją na bieżąco. Dla nas to była wieś wstępina. Położenie po prostu krzyżyka na ten dom, na to, że my zaczynamy teraz od zera, że straciliśmy swój dorobek życia, że straciliśmy swoje marzenia. Położenie na to krzyżyka, nawet grubej lachy, opuszczenie tego miejsca, nie myślenie o nim, sprawiło, że ja zaczęłam normalnie znowu oddychać, chodzić, mieć siłę, nie mdleć, nie słabnąć. Na głębokie zaburzenia lękowe innego typu, takie, że nie chcę się obudzić, że nie widzę sensu, że nie widzę rozwiązania, nie widzę wyjścia, czuję się w matni, czuję się uwięziona,
czuję się beznadziejnie, czuję się w sensie pozbawiona nadziei, czuję się bez rozwiązania. Trzeba było pozbyć się po prostu z życia osoby, która do rozwiązań nie dopuszczała. Tak, ja miałam dwie takie osoby, pozbyłam się ich w dwa różne sposoby. Jedna to jest osoba godna zaufania, która potrzebowała również leczenia. Kopanie go po prostu w dupsko i podnoszenie, że jeszcze raz, żeby spróbował jeszcze tutaj, jeszcze takiej pomocy, aż znajdzie metodę, pozwoliło mi się pozbyć z życia człowieka, który wprowadzał niestabilność. Człowiek został, niestabilność zniknęła, pozbyłam się tej niestabilności. A drugie, trzeba się było pozbyć człowieka, który stabilnie sabotował, z zimną jakąś taką zawiścią, nienawiścią, podawaną w formie takiej protekcjonalnej przyjaźni, często jest bardzo trudno zdefiniować, że ktoś nam robi krzywdę. Dlatego jak to robić najłatwiej? Po skutkach. Jeśli czyjeś dobre chęci skutkują dla nas problemami, to należy sobie przypomnieć, że dobrymi chęciami jest piekło brukowane i nieważne jest, czy ten człowiek chciał dobrze, czy on chciał niedobrze. Ważne jest to, że wprowadza w naszym życiu destabilizację, lęk, niepewność, jest, nie wywiązuje się, zawalamy przez niego. I mi bardzo długo zajęło zdefiniowanie, że to ta osoba jest dla mnie ogromnym problemem. W tym wszystkim straszliwie spadła moja odporność fizyczna. Jak o nią dbam? Mimo, że ona jest teraz zupełnie niezadowalająca, to jest dużo lepsza niż by była lub niż kiedyś była, gdy byłam dzieciakiem, który był głęboko nieszczęśliwy i nie rozumiał swoich problemów. Przede wszystkim jem cukier, węglowodany, wtedy, kiedy mam okresy zmożonego wysiłku. Kiedy muszę nie spać, marznąć, a zdarzają się takie sytuacje, że czasami trzeba po prostu odwalić jakiś kawał jakiejś bardzo trudnej roboty, ciężkiej, fizycznej. Wtedy jem węglowodany. Natomiast na co dzień nie. Dieta niskowęglowodanowa lub ketogeniczna. Jem dużo kiszonek. Nie lubię ich. Więc jem je tak, żeby to było dla mnie akceptowalne. Dorzucam do różnych potraw. Do zupy trochę soku z ogórka czy kiszonego ogórka. Trochę posiekanej kapusty. Kiedy gotuję bigos, który akurat lubię, to ja zawsze przynajmniej połowę tej kwaśnej kapusty, to jest surowa kapusta, która jest dokładana na bieżąco. Stałym elementem mojej diety jest inulina, która wspiera, jest pokarmem dla bakterii probiotycznych. Stałym elementem mojej diety jest kombucha. Prawie stałym, mimo się powinno tam przerywać co jakiś czas, żeby właśnie nie rozleniwić flory, żeby ona czuła, że musi sama odrastać. Staram się brać probiotyki, jeśli znajdę w jakiejś rozsądnej cenie, ale nie opieram się na tych aptecznych, bo one są po prostu dużo słabsze niż to, czego mogą mi dostarczyć kiszonki, kombucha, kryształy japońskie. Jak mogę podhodować swoją florę bakteryjną na inulinie? Też inulina na przykład występuje w liściach malin i jarzyn, więc można sobie z tego robić herbatę, no też jest taka słodka. Równocześnie spożywając inulinę można obniżyć ilość dosładzaczy czy cukru. Używam zdrowych dosładzaczy, na przykład ksylitolu, bo nie odmawiam sobie słodkiego smaku, bo to by się szybko skończyło frustracją i po prostu efektem jojo. Miałam potworne problemy z perystaltyką jeli, do tego stopnia, że raz poszliśmy do lekarza, z rękiem weszłam. Powiedziałam po prostu, jak lekarz mnie potraktuje, no i kazał mnie kłamać, bo to jest niemożliwe, to co mówię. Traktowałam jak zupełną siusiarę. Powiedziałam mu, że kobieta w wieku 40 lat nie będzie poświęcała całego dnia na to, żeby przyjść do lekarza, trochę sobie pokłamać. Ale nadal mówił, że to jest po prostu niemożliwe. Dopiero jak powiedziałam do Remka włącz nagrywanie, to pan doktor trochę się ogarnął z zachowaniem. Ale mi po prostu nie wierzył. Wiesz, co się okazało? Wiecie, kiedy mi działa perystaltyka jelit? Jak odpuszczam osobę, która jest problematyczna w moim otoczeniu i znajduję się w miejscu i w realiach, które są po prostu dla mnie dobre. Nagle nie ma problemu z duchem. Żadnego. A przy tabunach troskliwych misiów i innych fałszywych przyjaciół, to jest masakra, co się dzieje z moim brzuchem. Ja potrafię mieć wzdęcie takie, że mi nagle po prostu brzuch wywala o 30 cm w obwodzie. Wyglądam jak w późnym okresie ciąży, ból jest potworny, ja się czołgam, nie jestem w stanie się ani wyprostować, ani nic zrobić. I to potrafi trwać tygodniami.
Także naprawdę, kiedy mówię o bólu, to wiem, o czym mówię. Dieta, jasne, ćwiczenia rozciągające, masaże brzucha, masaże pleców. To wszystko pomaga doraźnie i bardzo to polecam. Ciepłe kąpiele, kompresy na brzuch. Super zdrowa dieta, tak. Ale nic tak nie pomaga, jak pozbycie się fałszywców i innych stresujących osób z naszego otoczenia. Po prostu uzdrowienie swojej sytuacji. Więc jeśli coś ci się dzieje takiego cały czas, to ty się rozglądaj jeszcze raz i jeszcze raz. Czy ludzie, których masz w swoim otoczeniu, to są na pewno ludzie, którzy na pewno powinni być w nim. Szukaj, co ci szkodzi przede wszystkim na psychikę. Ja zawsze miałam też problemy z bezsennością, ale oczywiście w tych ostatnich dwóch i pół roku to się zamieniło w zupełną niemożliwość. Ja biorę na stałe melatoninę. Autyści często mają problemy z zasypianiem, z niedoborem serotoniny, a więc też melatoniny, bo one są od siebie zależne, w sensie wytwarzania się w organizmie. Jeden jest od drugiego zależny. Mamy stałe niedobory, przynajmniej w tym świecie, w którym żyjemy, a jest świat neurotypowy. Tak więc suplementacja melatoniny jest raczej u nas często po prostu konieczna. Natomiast tak, no musiałam skorzystać z leków na sen przed najbardziej stresującymi wydarzeniami, ponieważ no, zdarzało mi się 3 dni w ogóle nie móc zasnąć, tak? Z jakiegoś powodu byłam wykończona, bolało mi wszystko, było strasznie, było źle i melatonina mi nie pomagała. Więc tak po prostu polecam melatoninę. Bardzo rzadko mi się zdarza, że czuję, że zasnę bez niej, ale jeśli mogę zasnąć bez niej, to tak. Czy w moim życiu panuje rok? Czy pada na mnie też? Czuję się nieszczęśliwy? Czy wydaje mi się, że wszystko zmierza ku porażce? Już od kilku miesięcy większość naszych filmów fundacyjnych na kanale YouTube jest dostępna wyłącznie dla osób wspierających kanał. Cały czas jedyny próg wspierania kanału wynosi 30 zł. Dlatego serdecznie zachęcamy do zostania wspierającym nasz kanał, przez co otrzymają Państwo dostęp do wszystkich naszych dotychczasowych filmów i analiz. Ogromnie zachęcamy do zrobienia tego. Z góry dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Fundacja Przemocnia. Psychoedukacja dla wymagających. Szanowni Państwo, jeżeli doceniają Państwo naszą twórczość i nasze zaangażowanie w sprawy społeczne, serdecznie prosimy o wpłaty na konto fundacji, dzięki którym będziemy mogli się dalej szerzej rozwijać. Mówiłam o odporności, mówiłam o jelitach. Pokażę Wam, co jest na razie w naszym zestawieniu na odporność stałym elementem. Witamina D3 koniecznie z K2, dlatego że K2 jest po prostu katalizatorem wchłaniania witaminy D3 i ona ponoć bez K2 się po prostu nie wchłania. Astragalus. To mi się kojarzy z tym, jak się Snape pyta Harry'ego Pottera, co się stanie, jeśli dodamy nalewki z piołunu do Astrofadelusa, jakoś tak, kojarzy mi się to z tym. To jest jeden po prostu z immunostymulantów. Kolejny to jest echinacea. Bierzemy ją raczej, kiedy czujemy, że bierze nas jakieś przeziębienie, ale też trochę po.
i też w sytuacjach, w których może być słabo. To znaczy na przykład zmokliśmy, wyziębiliśmy się, nie mieliśmy czasu się wyspać i tak dalej. Ja nie mówię, że ja Wam polecam konkretnie te firmy. Nie mówię, że to są te firmy, które ja gwarantuję, że działają, nic z tym rzeczy. Ja akurat mam te, kupuję różnych firm, uzależniam w dużej mierze swoje zakupy od tego, jaki jest stosunek jakości i ilości do ceny akurat na Allegro. Oczywiście to, co Wam teraz pokazują, to są takie wiodące firmy, więc one mają raczej dobre opinie. Cynk. Cynku używamy od niedawna i też odczułam ogólną jakąś taką poprawę i na skórze, i jeśli chodzi o to, jak sobie radzimy z infekcjami, teraz mamy je cały czas. Oczywiście w tym wszystkim, co się działo, potwornie ucierpiała koncentracja, inteligencja i kreatywność. I weźcie pod uwagę dwa COVID-y w ciągu roku u pracowników intelektualnych, którymi ja i Remigiusz już jesteśmy. Jeśli człowiek, który żyje z czytania, a potem pisania i mówienia, no bo taka jest prawda, a nasza praca to jest nieustanne wchłanianie wiedzy, przemielanie jej w sobie i podawanie jej Wam. Jeśli taki człowiek nie jest w stanie czytać, to jest naprawdę źle. Czytać to jest jedno, myśleć to jest drugie, a mówić to jest trzecie. Przede wszystkim na myślenie i koncentrację ja stosuję na zmianę. Na zmianę, to czy jedno nam się kończy, kupujemy następne przy zakupach. Nie stosuję tego w jakichś takich bardzo określonych cezurach. To jest ashwagandha, która jest adaptogenem też przy stresie, prawda, i przy problemach z tarczycą. Ginkgo biloba, żeńszeń. Teraz akurat mamy ashwagandha, tylko nam została. I to po prostu jemy już od początku tego roku i jasne, uporanie się ze stresującymi różnymi sytuacjami ogromnie nam pomogło. Leki przeciwdepresyjne nam ogromnie pomogły, natomiast widzę po tych suplementach, że one mi przyspieszają neurogenezę, że jakoś stabilniej mi się rozrasta mózg, bo jest chroniony z wielu stron wieloma różnymi czynnikami, różnymi substancjami, tak? Suplementy mają to do siebie, że one są jak jedzenie w zasadzie, więc staram się jeść dobrze i dokładam do tego suplementy. Oczywiście też magnez i witaminy z grupy B też są w naszej suplementacji i witamina C z rutyną również. Tran, kwasy omega-3. Co do kreatywności, zdolności mówienia. Możecie zobaczyć w kilku ostatnich filmach, w tym o efekcie Dunninga-Kriegera i w tym o badaniu na temat samotności, poczucia samotności, że ja słabo mówię. Filmy są przyspieszone, jest powycinane mnóstwo dłużyzn, ale to dosłownie między słowami. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że często jedno zdanie składa się z 6-7 klatek. Dlatego, że ja po tym COVID-zie drugim nie byłam w stanie mówić. Słyszeliście to już też w przeszłości, że nie jestem w stanie mówić, dlatego nie są nagrywane filmy. I co ja zrobiłam z kreatywnością? Zaraz się tu pewnie zacznie wielkie larum, ale głęboko gdzieś to mam, wszystko jest dla ludzi. Po pierwsze, żeby uruchomić mówienie, zdarza mi się wypić trochę wina. Nie uchlać się, tylko wypić trochę wina. Czasem w moim kubeczku do herbaty jest dolane trochę wina. I to pozwala mi się rozruszać. Oczywiście alkohol nie jest rozwiązaniem na nic, to jest środek doraźny, tak samo jak zjedzenie czekolady. Natomiast alkohol działa na neurotransmitery GABA, czy hamuje w pierwszym roku działania, hamuje różne neurotransmitery, powstrzymuje ich działanie, a w drugim on osłabia tę GABę. Stąd po alkoholu zdarzają się różne dziwaczne wyskoki. Znaczy w pierwszym momencie człowiek czuje, że on pomaga na stres, na nieśmiałość, na jakieś problemy, zmartwienia, po czym nagle się okazuje, że on potęguje to, dlatego że on krótko działa pozytywnie na neurotransmitery GABA, a
w takim drugoplanowym, drugofalowym efekcie bardzo je osłabia. Więc my bierzemy też gabę. Po co? Po to, żeby hamować lęk, stres, impulsywne reakcje. Gaba jest bardzo dobrym środkiem do pracy na przykład z wybuchami agresji, z meltami u dzieci autystycznych czy z ADHD, dlatego że gaba pozwala się zastanowić. I jeśli macie tego typu problemy, to rozwiązujcie je gabą i oczywiście innymi lekami już pod kontrolą lekarza, gabę z suplementem, a nie alkoholem. Natomiast to, do czego mi jest alkohol, czasami był przydatny, czy jest przydatny, to takie rozluźnienie, zwiększenie gadatliwości, otwarcie, rozruszanie. Alkohol ludzkości towarzyszy jako element imprezowy od tysięcy lat i nie ma w tym nic złego. Taka jest jego zdrowa funkcja. Po to, żeby się napić, pogadać, pośmiać się, nie uchlać, nie topić swoich problemów, rozruszać się. Więc zdarzało mi się czasem do niektórych filmów po prostu napić się trochę wina, żeby w ogóle wydobyć z siebie słowa, bo ja byłam tak skamieniała, tak otępiała po tym COVID-zie, najpierw pierwszym, potem drugim, że mi w ogóle wydobyć słowa z siebie było ciężko, a zachować jakiś rytm mówienia to już było w ogóle niemożliwe. Było mi potrzebne to działanie alkoholu, które mi z kolei odblokuje ten stupor. A kolejnym kontrowersyjnym środkiem jest CBD. Używałam go w momencie najgorszym, gdy uciekliśmy ze Stępiny. Użyłam go z dwóch powodów. Jedno, ja potrzebowałam pracować, a ono mi pomagało też właśnie wyzwolić jakąś kreatywność, otworzyć się. A druga kwestia to jest kwestia bólu, ale do niej jeszcze wrócę. I po prostu z moją panią psychiatrą stwierdziłyśmy, żeby spróbować jeszcze CBD. Ja sobie kupiłam do palenia. Paliłam codziennie przez jakieś, nie wiem, 2-3 miesiące. Potem zapomniałam. I w tym najgorszym czasie CBD pozwalało mi się skoncentrować. Skoncentrować na czymkolwiek, co robię, co czytam, bo ja skakałam między słowami. Ci z Was, którzy nas uważnie śledzą, mogliście zauważyć, że miałam taki czas, że w słowach pisałam w dowolnym w ogóle szyku sylaby. Żadnego ładu w literkach. Ja to później poprawiałam czasem przez kilka dni takiego posta i jeszcze się okazywało, że sylaby są po prostu rzucone zupełnie jakoś bez logicznej kolejności i słowo jest źle napisane. I CBD pomagało mi się skoncentrować na tym na tyle, żeby po prostu pisać nie jak dziecko z dysleksją i ADHD, tylko jak dorosła osoba, która jest pracownikiem intelektualnym. Kolejna rzecz na brak, absolutny brak siły, na rycie mordą po prostu po chodniku, to jest lewodopa. I to mi doradził znajomy psycholog kliniczny. To jest suplement, który się stosuje przede wszystkim u ludzi z Parkinsonem. I ja się przeraziłam, jak on mi napisał, żebym zaczęła brać lewodopa. Stary, ja mam Alzheimera, Parkinsona, co jest? Przecież to jest dla starych ludzi, którym mózg się rozsypuje już. Czy mam się martwić? On mówi, nie martwić się masz, tylko masz to brać. Tylko pamiętaj, że tyle czasu, ile to bierzesz, to potem robisz tyle czasu przerwę. Aż ci zaskoczy ten mózg, aż ci zadziała. Lewodopa działa i tutaj bardzo, ale to bardzo proszę, żebyście teraz mnie bardzo uważnie wysłuchali i sobie zapamiętali i nie zrobili sobie i nikomu krzywdy lewodopą. To jest bardzo istotne. Lewodopa zwiększa poziom dopaminy, a to oznacza, że jeśli macie jakąkolwiek skłonność do za wysokiego poziomu dopaminy, czyli do jakiejkolwiek psychotyczności, to lewodopa wywoła Wam prawdopodobnie psychozę. To jest naprawdę silny suplement, który jest dopuszczalny, ale nie wolno go stosować, jeśli ma się jakąkolwiek skłonność do psychozy. A więc przy chadzie nie. Przy zaburzeniach osobowości związki A typu schizo nie. Przy psychozach reaktywnych nie. Przy depresji psychotycznej nie. Jeśli, proszę, żebyście obejrzeli filmy z hasłem psychoza,
na naszym kanale. Jeśli cokolwiek Was dotyczy, nie ruszajcie lewodopy. Natomiast jeśli charakteryzuje Was lęk z depresją i bezsilnością, bez zaburzeń myślenia, bez zaburzeń logicznych, to lewodopa bardzo pomoże. Tylko właśnie trzeba pilnować. Jeśli bierzesz 2 tygodnie, to potem 2 tygodnie przerwy. Jeśli bierzesz miesiąc, to potem miesiąc przerwy. Bo to jest po prostu bardzo silna substancja, której działanie naprawdę, naprawdę czuję. No i jeszcze powiedziałam, że powiem o bólu. 2 lata temu zaczęły mi się dramatyczne bóle wszystkiego. A od wczoraj biorę inne leki. SSRI, które działają również na fibromialgię i na neuropatię, czyli na bóle wszystkiego. Od dobrych 2 miesięcy mam faktyczne bóle absolutnie wszystkiego. Prawie się czołgam. Nie jestem w stanie czytać ze zrozumieniem. Bardzo źle mi idzie regularność w konsultacjach. 4 lata temu zaczęły mi się potworne migreny w drugiej połowie cyklu. Na te migreny w dużej mierze pomagały mi pigułki antykoncepcyjne. Ale ponieważ postanowiłam zrobić porządek, znaleźć prawdziwą przyczynę moich migren i reszty bólów, zostałam pacjentką kliniki leczenia bólu, to przestałam brać pigułki. I co? Znowu okazało się, że stres ma gigantyczny wpływ. Jakieś zaburzenia hormonalne też, ale przede wszystkim stres wywołuje u mnie 2-tygodniowe migreny. Ale to takie migreny, że ja brałam przez te 2 tygodnie ponad 60 tabletek przeciwbólowych. Nie nadawałam się do niczego. Miałam potworny szczękościsk. Ja się biłam pięścią w skronie albo w żuchwę czasami, albo w kark, żeby rozproszyć w ogóle ten ból. Miałam potworne zgagi od leków przeciwbólowych, wymiotowałam od leków przeciwbólowych. Było tak, że 2 tygodnie się nadawałam do życia, a 2 tygodnie Remek pod opieką osoby niezdolną do niczego. I też się nie dziwię, że jemu to siadło na głowę, bo musiało, bo on był przerażony tym, co się ze mną dzieje. On był na mnie wściekły, że ja się nie leczę, nie szukam przyczyny, tylko ja znałam przyczynę, bo ona była zdiagnozowana przez psychiatrę. Na pewno nerwica i prawdopodobnie fibromialgia. Ponieważ to nie był tylko ból, to nie była tylko migrana. Od kilku lat nie mogę skorzystać z wizyty u dentysty, ponieważ nawet usuwanie kamienia boli mnie tak strasznie, że dostaję po prostu odruchowych jakichś drgawek, odruchowych jakichś ruchów i żaden dentysta nie chce się podjąć. Mam w 1/4 ciała takie niedoczucia, że pojawiają mi się bóle fantomowe. Jedyne, co mi na to pomaga, to raz, wpierdziel od bardzo dobrego fizjoterapeuty. Wszystkim osobom z Podkarpacia mogę dać kontakt do tego fizjoterapeuty. Jako jedyny rozbił mi skurcze mięśniowe, tak, że mi się plecy wyprostowały. Ale to on sam był zdziwiony. On się mnie w którymś momencie zapytał, czy ja w ogóle jestem przytomna. Bo podczas tego, co robi, ludzie wrzeszczą z bólu, a ja sobie leżę. Ja mówię, no w końcu coś czuję. Następnego dnia stwierdził, że musi wywołać kontrolowany po prostu stan zapalny na życzenie i po prostu zrobił mi masaż łokcia. To było bicie, ale też przede wszystkim bóle się skończyły, jak się wampir z mojego życia tak zmitował. Opuchlizny różne, potworne bóle stawów, palców, całej skóry. Pani doktor nie wiedziała, czy to jest fibromialgia, czy to jest nerwica, czy w zasadzie jedno i drugie, czy jest pomiędzy tym jakaś różnica. Całe dni, tygodnie ja nie byłam w stanie leżeć, siedzieć, ani stać, ani chodzić. Całe długie tygodnie, kiedy pisanie na klawiaturze, a mam bardzo miękką, delikatną klawiaturę, sprawiało mi taki potworny ból, że nie byłam w stanie pisać. Ja dostałam na to, właśnie od pani doktor, oprócz tego, że spróbowała z CBD, SNRI, czyli leki działające też na noradrenalinę. Czy one mi pomogły, czy nie pomogły? Tak, chyba pomagały jakoś razem z tym CBD. Natomiast i tak ból był przepotworny, długi, ciężki, w zasadzie nieprzemijający. Ja się budziłam z bólem i szłam spać z bólem. Teraz od jakiegoś czasu, tak, tu mnie coś boli, coś tam mnie strzyknie, ale to jest chyba normalne.
Nawet nie powiem, że u osoby w moim wieku, ale to jest chyba normalne u osoby żyjącej w tym świecie. Ale nie jest tak, żeby mi coś doskwierało. A 2 lata to był taki bólowy hardcore, gdzie ja byłam wdzięczna za każdą godzinę, kiedy byłam w stanie coś zrobić, kiedy byłam w stanie się podnieść, kiedy byłam w stanie myśleć, kiedy byłam w stanie pracować. Słyszeliście dużo moich narzekań, dostałam od Was bardzo dużo rad, jakie badania zrobić, do jakich lekarzy pójść i cały czas wszystkie wyniki dobre. I tylko psychiatra, nerwica. PTSD, zaburzenia adaptacyjne, stany lękowe, wynikające po prostu z tego, że jest pani w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, wśród nieodpowiednich ludzi. I uważałam, że, oczywiście, że tak uważałam, że lekarka traktuje mnie niepoważnie. Oczywiście, że ja myślałam, że wszystkie zaburzenia hormonalne, wszystkie wady postawy, chore, wszystkie gruczoły dokrewne, twardnienie rozsiane, Remek to nawet nie wiem, co myślał, ale chyba często myślał, że mnie zabije, żebym się przestała męczyć. Miał właśnie ogromne pretensje o to, że ja nie szukam przyczyny, bo nie mógł po prostu uwierzyć w to, że to najwyraźniej jest psychiczne, ale ja sama w to nie mogłam uwierzyć. Mi się to wydawało po prostu wręcz niemożliwe. Podawałam tysiące, a już tak no bez przesady, to kilka diagnoz dziennie tego, co mi jest. I okazało się, że ten zestaw suplementów plus te leki plus pozbycie się po prostu wszystkich toksycznych obciążeń, czyli tego, że mamy dom, w którym nie możemy mieszkać, bo ludzie nam nie dają, we wrogiej wsi, odpuszczenie po prostu, pochowanie do grobu tego marzenia, zerwanie znajomości i współprac z ludźmi, z którymi... Wiecie, z niektórymi to macie takie poczucie, że idzie po grudzie, nie? Czego byście nie zrobili, to czujecie, że kurde, jest jakiś opór. I ja jako osoba bardzo wyrozumiała i w ogóle taka... No i pracująca w tej branży, rozumiejąca ludzkie problemy, ja cały czas pytałam jednej, drugiej, trzeciej osoby, która nam po prostu była taką grudną, takim po prostu pijachem, przez który się nie można przebić. Pytałam, jak jeszcze mogę pomóc, czy ona potrzebuje motywacyjnego kopa, czy potrzebuje wyjaśnienia czegoś. I tylko marnowałam czas i swoją energię i swoje nadzieje. I od pewnego czasu ja też się wykłócam, że chcę mieć mniej rzeczy. Wykłócam się z Remkiem o każde skarpetki. Wykłócam się z nim o książki, czy on nie może mieć ich w wersji cyfrowej. Wyrzucam wszystko po prostu, co mogę. Znaczy może, czy wyrzucam, bo nadal jestem zero-waste'owcem, ale oddaję, sprzedaję na skup, sprzedaję przez internet. Chcę mieć jak najmniej rzeczy. Ja dostawałam już szału od posiadania czegokolwiek. Ja tylko miałam taką wizję, że siedzę na plaży pod palmą i mam tylko laptopa i jakieś picia. I to jest moja wolność i szczęście. I to był taki obraz, który tak naprawdę pokazał mi, jak wielu różnych obciążeń, spraw chcę się z życia pozbyć. I jak się teraz pozbyłam tych różnych, pozbyliśmy tych różnych wielkich nadziei na różne rzeczy związanych z umowami z różnymi osobami, to jest lepiej. Co chcę Ci powiedzieć, człowieku, który przeszedł coś podobnego? Zapewniam Cię, że Twoje bóle, Twój brak siły i Twoja niechęć nie są większe niż moje. I nie są większe niż innych. Ja wiem, że Tobie się wydaje, że nikt tak nie ma. Dlatego też, że nie spotkałeś zbyt wielu osób, które by twierdziły, że tak mają. A ja Ci twierdzę, że tak mam. Jeszcze może poproszę mojego ukochanego o potwierdzenie, że byłam najchorsza na świecie. Byłaś. Byłam. Aż w kurwa tym, prawda? Odbierająca nadzieję. Tak, odbierająca nadzieję. Przyznaję się, że mi bywało ciężko wysłuchiwać tych wszystkich skarg, narzekań. Mhm. Ale bardzo się bałem, ale też naprawdę było po prostu mi ciężko, bo nie miałem do tego wyobraźni, żeby... To nie jest tak, że nie wierzyłem, tylko była po prostu część mnie, która się przeciwko temu chciała zbuntować. I też dlatego, że to po prostu było przerażające, nie? Bywały takie sytuacje właśnie, jak na przykład robiliśmy coś sobie przy domu i nagle zaczęła mi boleć głowa tak bardzo. Powiedziałam Remkowi, żeby przyniósł mi leki przeciwbólowe i on mi przyniósł te leki.
To były w saszetkach z Olpadeina chyba, zresztą bardzo polecam ten lek przeciwbólowy, ale nie tym razem. Ponieważ tamtym razem, po tym jak wypiłam te leki, minęło kilka minut i powiedziałam tylko przynieś mi miskę. I się koncertowo zżygałam, po czym powiedziałam zanieś mnie do łóżka i daj mi tę miskę. I tak sobie leżałam dwa dni i sobie żgałam do tej miski. A to były takie sytuacje, że my szliśmy do samochodu naszego 400 metrów i ja robiłam kilka przystanków, bo mi cierpły nogi. Ja nie byłam w stanie zrobić kroku, ja nie byłam w stanie oddychać. A były sytuacje, w których ja mówiłam Remkowi, że się uduszę, bo nie mogę się naoddychać. Niezależnie od tego, jak głęboki wdech biorę, czuję, że tlen się nie wchłania. To były sytuacje, tu akurat jeszcze mam trochę fizjoterapii też do zrobienia, gdzie ja nie mogłam jeść, bo tak bolały mnie stawy żuchwowo-skroniowe. Nie byłam w stanie pogryźć nic. Nie byłam w stanie mówić, więc mówiłam tylko Nie byłam w stanie ruszyć szczęką. Tak jak mówiłam, nie byłam w stanie pisać na klawiaturze. Nie można mi było dotknąć. Albo trzeba było robić masaż kilka razy dziennie, bo miałam takie niedoczucia, że po prostu jak bóle fantomowe wchodziły, to ja się darłam, płakałam. Więc nikt mi nie powie, że ja go nie rozumiem, bo on to ma bardziej hardkorowo, bo nie. Więc nie jesteś wyjątkowy w swoim rako stwardnieniu, rozsiano, Parkinsono, nie wiem co ty tam jeszcze masz, pewnie wszystkie choroby świata. Nie boli cię bardziej niż mnie. I o ile nie masz bardzo złych wyników morfologii i innych badań, tylko masz takie dobre jak ja, to znaczy, że nie jesteś chorszy ode mnie. To znaczy, że jesteś ciężko znerwicowany i prawdopodobnie w twoim życiu cały czas sączy się źródło tego znerwicowania. Dlatego, że zafiksować się w PTSD tak, żeby nie iść w ogóle do przodu, jest ciężko. Jest to możliwe. To znaczy, trzeba mieć zaburzenia lękowe silniejsze niż neurogenezę. A tak to nawet po złych doświadczeniach my idziemy do przodu i się jakoś samoregenerujemy, zmieniamy, rozbudowujemy i tak dalej. Ale jeśli nieszczęście sączy się w naszym życiu na bieżąco, to żadne leki nam nie pomogą, żadne suplementy nam nie pomogą, nic nam nie pomoże i psychoterapia również nam nie pomoże. One tylko pomogą nam przetrwać. Ale pierwszym podstawowym warunkiem jest odcięcie tego, co nam szkodzi. I nieważne, że wylądujesz na ulicy, bezdomny, bez pracy, to jest nieistotne, uwierz mi. Jeśli wylądujesz bezdomny i bez pracy na ulicy, będąc wolnym od tego, co cię zżerało, to masz szansę wstać, otrzepać się, pójść do schroniska i znaleźć sobie pracę lub zacząć jakąś swoją działalność. Jesteś w stanie. Ale jeśli żyjesz wśród ludzi, którzy odbierają ci poczucie sensu już przy samej pobudce, to ty nie wstaniesz i się nie ogarniesz, bo ty będziesz walczył o to, żeby w ogóle przetrwać przy nich. I cała twoja moc, cała twoja siła, całe twoje zdrowie pójdą na to, żeby w ogóle przy nich wytrzymać. Słuchajcie, my się zdecydowaliśmy na to, pozostajemy bezdomnymi. Nasz majątek poszedł się walić. Wyszliśmy tak, jak staliśmy. Nawet samochodu się wtedy stamtąd nie dało wziąć. Mogliśmy, to wzięliśmy zwierzęta. Część zwierząt musieliśmy oddać z bólem serca, ale dobre warunki. Część naszych zwierząt była na tym czasie. My sami, naprawdę w nieciekawych warunkach i z nieciekawą osobą żyliśmy. Na kilku metrach kwadratowych. I teraz... Wiecie co? Chcemy sprzedać działkę za zupełny bezcen, żeby kupić sobie samochód i przyczepę kempingową i zacząć w przyczepie kempingowej. I my się cieszymy na to. I nie boli nas, że kilkadziesiąt tysięcy, która jest warta nasza działka, że kilkadziesiąt tysięcy, które zostało włożone w ten dom, idzie na zmarnowanie. I jasne, mamy na ten temat jak najgorsze zdanie. A im gorsze, tym bardziej uważamy, że to miejsce należy opuścić i za nim nie płakać. I my nie myślimy o tym, ile hajsu straciliśmy. My myślimy o tym, ile spokoju zyskaliśmy. Ból wszystkiego jest dużo mniejszy. Nagle, mimo że Remek tutaj co chwila smarka, a mnie boli gardło, to my się nadajemy do pracy.
jasne, że my się jeszcze pytamy siebie kilka razy dziennie, czy wszystko jest w porządku, bo my jesteśmy w szoku. Jesteśmy w jakimś PTSD. Ale zmiany na lepsze, poprawa naszego stanu, to jest w ogóle z minuty na minutę widoczne, z godziny na godzinę. Jakbyśmy wypacali, wysikiwali, metabolizowali truciznę, którą łykaliśmy przez całe lata. Zrób podstawowe badania u lekarza pierwszego kontaktu. Poproś o skierowanie do endokrynologa, zrób badania u endokrynologa. Jeśli boli Cię wszystko, idź do poradni leczenia bólu, poproś również o skierowanie do neurologa. Idź równocześnie do psychiatry. Niech on z Tobą porozmawia, czy to nie jest depresja łamana na nerwica, ale przede wszystkim nerwica, zaburzenia lękowe, PTSD. Wprowadź te wszystkie suplementy, o których powiedziałam. Wprowadź dietę, o której powiedziałam. Zrób to wszystko. Ale przede wszystkim zajmij się identyfikowaniem tego, co Cię cały czas zatruwa. A najprawdopodobniej się okaże, że to ktoś konkretny Cię zatruwa. Nie myśl, że jest z Tobą gorzej niż z innymi, bo to właśnie tak wygląda, jak opowiedziałam. Nie bój się żadnej choroby fizycznej, bo zdiagnozowana choroba fizyczna przynajmniej pozwoli Ci ją leczyć. Nie frustruj się tym, że cały czas masz dobre wyniki, a czujesz się fatalnie i to jest na pewno jakaś rzadka choroba. Nie. Zaufaj temu po prostu, że Twój umysł, który jest w siódmym kręgu piekieł, ciągnął ciało do piekła. Umysł jest częścią ciała, jest wytworem ciała. Ciężko, żeby ciało nie odczuwało tego, że umysł jest gdzieś daleko. W jakichś w ogóle obszarach rozpaczy. I to tyle. Powodzenia. Jest mi smutno, jest mi przykro. I trochę od nowa rozumiem swoje funkcjonowanie w świecie. Bardzo często możecie obserwować moje bardzo zdecydowane reakcje na coś. Pełne oporu, pełne niezgody, również zrozumienia tego, co się dzieje, bo ja tłumaczę, co się dzieje, ale zdecydowanego wyznaczania granicy tego, na co nigdy się nie zgodzę i z czym nigdy współpracować nie będę. Nawet za cenę bycia nazywaną tak, jak jestem nazywaną, a więc przywódcą sekty destrukcyjnej, a więc agresorką, a więc furiatką, wariatką i frustratką trudną. Są rzeczy, z którymi absolutnie mi nie po drodze. I tak naprawdę myślałam, że są rzeczy. A dziś wiem, że jest jedna tylko taka rzecz. Przez całe życie nie umiałam tego nazwać. A dzisiaj już umiem. To jest wrogość. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.